Portal WRC.pl. Przechodzimy do punktu 25. Jest to podjęcie apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej systemu kaucjonowania opakowań typu PET. I ten temat jest pokłosiem wniosku złożonego przez Klub Radnych Bliżej Ludzi, który zgodnie z artykułem 25 ust. 2 podpunkt 4 Rada Miejska poza uchwałami może również podejmować deklaracje, oświadczenia oraz apele. I właśnie taki apel został przygotowany przez Klub Radnych. Ja w tej chwili pozwolę sobie ten apel odczytać. Został on Państwu już omówiony na posiedzeniach komisji. Jednakże chciałbym jego treść przedstawić wszystkim. Apel Rady Miejskiej w Wągrowcu skierowany do Prezesa Rady Ministrów. W związku z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych, wzrostem ilości wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca oraz obowiązkiem rozpoczęcia wdrażania w 2020 roku tak zwanego pakietu odpadowego przyjętego przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, apelujemy o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej systemu kaucjonowania opakowań typu PET. Zaproponowane rozwiązanie w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, co przełoży się na obniżenie opłat z tytułu wytwarzania odpadów komunalnych. Dodatkowo umożliwi to wzrost poziomu odzysku i recyklingu, zmniejszy zapotrzebowanie na surowce do produkcji opakowań typu PET, co będzie miało pozytywne efekty dla ochrony środowiska. Wzorcowym przykładem dobrze funkcjonującego systemu kaucjonowania opakowań PET są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi takie rozwiązania wprowadzili już w 2003 roku. Dzięki temu uzyskują ponad 90% opakowań PET. System kaucjonowania obowiązuje już w 11 krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie podobnego systemu w Polsce jest więc jak najbardziej możliwe. Konieczne jest jednak w tym zakresie opracowanie ogólnopolskich regulacji dotyczących kaucjonowania. Pragniemy zauważyć, że od lipca 2020 roku musimy w naszym kraju wdrażać tzw. pakiet odpadowy. Ustalony został w nim nowy program recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użytku. Zgodnie z założeniami do 2025 roku musimy odzyskać 55% tworzyw sztucznych. Do 2030 roku poziom ten ma wzrosnąć do 60%, natomiast do 2035 roku do 65%. Jak istotnym problemem dla Unii Europejskiej jest ilość tworzyw sztucznych i ich negatywny skutek dla środowiska, świadczy bardzo restrykcyjna dyrektywa plastikowa podjęta w marcu 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami od 2021 roku zakazuje się wprowadzenia do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku. Patyczki higieniczne, sztućce, widelce, noże, łyżki, pałeczki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki oraz zastąpienie ich alternatywnymi produktami. Za wprowadzeniem systemu kaucjonowania opakowań PET opowiedziały się już Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu oraz Polski Związek Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko i zdrowie człowieka powinny zostać jak najszybciej wdrożone także w Polsce. Z wyrażami szacunku radni Rady Miejskiej w Wągrowcu. Szanowni Państwo, czy do przedstawionego apelu są jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem apelu Rady Miejskiej w Wągrowcu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów? Bardzo proszę podnieść rękę i wcisnąć przycisk. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę podnieść rękę i wcisnąć przycisk. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i wcisnąć przycisk. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 19 radnych, głosów za 19, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że apel Rady Miejskiej skierowany do Prezesa Rady Ministrów został podjęty. Portal WRC.pl.